Hej, witam was serdecznie z tej strony Halak. Słuchajcie, dzisiaj mamy do omówienia bitwę. Bitwa czołgiem Centurion. Niedawno Centurion był pod lupą, więc teraz zaprezentuję wam, jak ten czołg sprawdza się w walce. Wylosowało nas na dosyć fajnej mapie i w dosyć fajnym miejscu, ponieważ to również jest ważne. Jeżeli losuje nas i wyrzuci koło chorągiewki, koło flagi, no to niestety mamy do wyboru albo tam zostać, na prawej stronie, tak jak część czołgów już widzicie, albo przyjechać tutaj, co jest dosyć ryzykowne, zważywszy, że przeciwnik podjedzie pod tą górkę. Zobaczcie, co robię. W tym miejscu zawsze na początku można troszeczkę spróbować coś podświetlić, ponieważ przeciwnik lubi objechać tą górkę z lewej strony. Wtedy mamy jego dupkę, mamy bok od razu wystawiony i ładnie można sobie strzelać. Niestety, moi koledzy, zobaczcie, no tam stoją wszyscy. No nie wiem, co to za taktyka stania w Tortoise, rozumiem, ok. Natomiast fałka, no dobra. Ja tutaj się będę wychylał co chwilę i będę kontrolował to, co dzieje się w mieście. Ta pozycja jest też na tyle dobra, że jeżeli goście odsłonią się na tym polu, które znajduje się po lewej stronie, zaraz wam pokażę, dokładnie tam, to będę mógł stąd strzelać. Zobaczcie, została wykryta fałka, ale ta mapka została przemodelowana i o, widzicie, jest pierwszy cel i właśnie dlatego ta pozycja jest idealna, rewelacyjna. Działo, które ma Centurion, tak jak wam mówiłem, jest fantastyczne, jak na meda jest po prostu fantastyczne, zarówno jeżeli chodzi o celność, jak i penetrację. Oczywiście obrażenia mogły być większe, ale no nie przesadzajmy. No i cena naprawdę mogłaby być mniejsza. GW Panther, pan lewy, zgaduje, że to Polak i że tutaj będzie chciał mnie upolować. Wiem, moi drodzy, jak tylko Arta na mnie zaczyna polować w bitwie, to od razu patrzę, co to za nick jest gościa. Jeżeli nick jest polski, to już wiem, że komuś się nie spodobało, że Artę nazywam babokami. No ale cóż, taka jest prawda. AT-15, zobaczcie. AT-15 stoi sobie w szczerym polu i to jest idealna pozycja teraz, żeby go punktować. Po prawej stronie właściwie nic się nie dzieje. Mamy tam M46, a ja tą AT-15 spróbuję tutaj jeszcze raz. Zobaczcie, 10 stopni, 10 stopni opuszczenie działa, czyli depresja powoduje to, że mogę bezkarnie stąd gościa po prostu karcić. Lewą stroną się nie zajmuje, bo mamy tam KW-4, no KW-4, nawet gdyby tamtędy szedł atak, potrafi troszeczkę wytrzymać. Tutaj tak na czuja. Niestety gość się pojawił. Tak jest, pojawiam się i znikam. Wiadomo. Co dalej? No ten strzał był zupełnie idiotyczny, niepotrzebny, kurczę. Trochę się boję właśnie pana lewy, że tutaj celuje i zaraz mi bombkę zasadzi. Niestety Centurion, moi drodzy, plus artyleria równa się wielkie boom, kurczę. No, najważniejsze nie być wyspotowanym. Tutaj ten Tiger jest już praktycznie niegroźny, no ale 75% to jest coś bardzo groźnego dla mnie. KW-4 tutaj przyjechała. No już nie ma połowy życia, nie wiem, co się stało mu. A ja będę w tym miejscu się właśnie tak bujał, kiwał. O, jedzie AMX-1390 i to jest idealny moment, żeby go trafić, jeżeli inni go nie trafią. No i właśnie, Tortoise. Postanowiłem wykończyć tego i miałem nadzieję, że Tortoise mnie nie trafi i tak też się stało. To jest bardzo ryzykowne, co ja w tym momencie robię, bo już Tortoise mógłby mi pieprznąć, plus ta artyleria. No i mamy tutaj drużynę trzech czołgów, trzy czołgi zostały. Aha! Może wam, no właśnie, teraz będę tu próbował coś tam jeszcze trafić. Słuchajcie, czasami wytykacie, że ja gram często z czerwonymi graczami. Ilu toż pomidorów jest w teamie, jak Halla gra? Słuchajcie, wszystko się wyjaśniło. Otóż ja mam jakieś dziwne ustawienia XVM-a. I na przykład jak gram z kolegami, to niestety, ale okazuje się, że mam to zrobione w ten sposób, że tych graczy czerwonych jest więcej i później na przykład patrzymy, u jednego jest ich, nie wiem, powiedzmy 4 osoby, pytam się, ilu czerwonych jest u was? Mówią 4 osoby, 5 osób, natomiast
Moje wskazania XVMA wskazują, że takich osób jest 10. Albo często jest bardzo, bardzo dużo. No, niestety, ale nie zamierzam nawet nic z tym robić. Nie wiem, od czego to zależy i nie wiem, jaki wskaźnik w ogóle jest brany pod uwagę przy tym kolorze. To był bardzo szczęśliwy strzał, muszę wam powiedzieć. Jaćka dwójeczka w tamtym miejscu naprawdę jest ciężka do przebicia. No, teraz to już w ogóle przesadziłem. Tam jest jarzmo, którego tym działem bez złotej pestki. Zresztą ze złotą chyba też bym nie przebił. Ale jeszcze udało się wsadzić za 207. No i cóż, sytuacja taka jest dosyć wyrównana, ale ten is trochę przesadził. Tutaj aż wyjechał. Ja dostałem niezłą plombę. Ta Pantera, jak Pantera dwójka, bardzo mnie tutaj niepokoi. To jest dosyć szybki pojazd i tak naprawdę, jeżeli zasadziłaby mi teraz pigułę, no na szczęście została zlikwidowana, ale jeżeli zasadziłaby mi pigułę, to w tym momencie, no nic nie mówcie nawet o tym strzale, to w tym momencie ja tracę pewien taki komfort. Na przykład teraz mam komfort grania, że mogę wyjechać na tego Young Tigera, dostanę pigułę, spokojnie to przeżyję, mogę spróbować go objechać i tak dalej. Natomiast, moi drodzy, w momencie, kiedy dostałbym teraz pigułę za 500 i zostaje mi 500 życia, to gra każdym pojazdem w takim przypadku automatycznie się zmienia. I to zmienia na gorsze. Musicie cyrklować. Nie możecie żadnego ataku takiego dosyć skoordynowanego i takiego, no powiedzmy, brawurowego przeprowadzić, prawda? No mnie tu korci, żeby, kurczę, wyjechać. Ta fałka tam nie wie, dlaczego. O! No i teraz już dostałem za 300, ale zobaczcie, że mam... O, udało się w dolną płytę trafić. To było bardzo ryzykowne. To był fuks praktycznie. Ale została fałka, no i został tortoise. Słuchajcie. Tortoise na szczęście... Próbowałem właśnie w ten sposób. Również trafiło, czyli... działo tak, jak wam mówiłem, jest celne. Dodatkowo mam tutaj chyba stabilizację zamontowaną. Ja absolutnie niepotrzebnie tutaj się czaję. Powinienem już objeżdżać. Tymczasem... O! Tymczasem ja się czaiłem, ponieważ myślałem, że ten tortoise czeka i nawet nie zauważyłem, moje starcze oczy nie zauważyły, że on przecież na dole jest, kurczę, i dawno ta fałka powinna być tutaj zniszczona. No ale mam 3500 obrażeń już. To jest całkiem nieźle jak na ten czołg. Dostał kolejne. W ogóle się mną nie przejmuje. Nie wiem dlaczego. Kurczę, no nie można tak lekceważyć Hallaka. No rozumiem, że mam czołg dosyć tam słaby, natomiast spokojnie mógł ze mną powalczyć. Tymczasem się zasadził chyba na tą jadzie. No i cóż, został tortoise, gość zrobił aż 4 fragi, to oznacza, że wie, gdzie strzelać. Mogłem tutaj niestety zramować tą jaćkę i to by było przykre. Bardzo przykre, powiedziałbym. No ale cóż, jest jedna artyleria i 3 czołgi. KW-4 pominę, ponieważ gość pewnie zrobi coś głupiego. Ja już nie pamiętam, jak to było w tej bitwie. Ale tutaj chciałem właśnie podjechać w pobliże tego mostu z bardzo prostej przyczyny. Mianowicie myślałem, że za domkiem będzie stał tortoise i że idealnie stąd go w dupkę trafię. Niestety tak się, słuchajcie, nie stało. Okazuje się, że on był schowany w zupełnie innym miejscu. No i potrzebowaliśmy, prawda, jakiegoś wabia czy coś takiego, żeby po prostu go wykryć. W tym momencie został wykryty. Ja zdecydowałem się na dół jechać i zajechać go od tej strony. To jest bardzo ryzykowne. Natomiast zobaczcie, tutaj są takie domki. On ma niezłą pozycję. Gdybym poświęcił więcej czasu i wjechał na górę tam, oczywiście objeżdżając ten most, a nie z tej strony, to byłoby lepiej. I teraz dosyć głupi ruch z mojej strony. Znaczy, myślałem, że wszyscy razem zaatakujemy. Tak jest. Strzelam raz. On teraz już nie wie za bardzo, co zrobić. Odwraca się. Jeszcze trafiłem i... Byłem święcie przekonany, bo to jest przed łatą jeszcze, gdzie murki można było przestrzeliwać, że on, no,
jego pocisk zatrzyma się na murku. Niestety tak się nie stało, kurczę. I w tym momencie stało się to, o czym wam mówiłem poprzednio. Czyli ja straciłem pewien taki komfort i po prostu jestem tutaj na łasce i niełasce tego gościa. Zaraz zobaczycie, jak to wszystko przebiegnie. To był bardzo, bardzo szczęśliwy strzał. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ja zbliżam się. No tak jak Pantera jest już na... Słuchajcie, wystąpiły w tym filmie pewne zakłócenia, ponieważ zostało dostarczone mi jadło, co pewnie mogliście tam usłyszeć. Także sorry za to. Nie będę tego filmu jeszcze raz nagrywał, bo mówiąc szczerze, nie mam czasu na to. No i cóż, ekrany możecie zobaczyć, chyba screenshoty, jak to tam wyglądało z obrażeniami. Mam nadzieję, że bitwa wam się podobała, mimo tych efektów specjalnych. Żegnam się z wami i do usłyszenia.